Laska. No ja w dowodzie mam Hilda. No właśnie. Ale miałam na chrzcie Hildegarda. A jakie imię pani najbardziej, jaką formę tego imienia pani najbardziej pani lubi? Ja w domu to była Hilde. Skrócone. A teraz mam w dowodzie Hilda, no i Hilda jestem, babcia Hilda. I tak zostało. Proszę powiedzieć, gdzie pani się urodziła? Pod Ostródą, w jakiej miejscowości? Dużyna, prom koło Pietrzwałdu. I? W 38 roku. I dzisiaj bym chciała panią wypytać o ten czas zaraz po wojnie, końcówka wojny i zaraz po wojnie. Jak pani to pamięta, ten czas? Troszkę pamiętam i trochę z opowiadań mamy i siostry, no i w ogóle rodziny. Bo moja mama się urodziła w Zybułtowie, mój ojciec w Nowej Wsi, za Olsztynkiem, gdzieś tam ta Nowa Wieś. I była duża rodzina. To mama była najstarsza, no to później tata tu poszukał na promie u tego dziedzica i tam u tego dziedzica mieszkaliśmy. Moja siostra była tam u dziedzica za Kindermädchen, to znaczy pilnowała tam dzieci, bo tam trzy córki mieli. A mój ojciec był za kuciera, mówili, jeździł tą bryczką z tymi dziedzicami. Czyli był woźnicą. Takim woźnicą, tak. I dobrze się tam pracowało? Tak. Te dziedzice to jeszcze później do mojej siostry, nie wiem, jak pisali listy i także jeszcze kontakt był. A jak się nazywali? Sternberg, Lila Sternberg. No i kończy się wojna. Niemieckie wojska się wycofują stąd. I jak to wyglądało z pani strony jako dziecka? Co pani pamięta? Ja pamiętam jak już, bo mój ojciec musiał jeszcze iść też na wojnę, a mój brat zginął 5 grudnia, tam aż na Ukrainie. Mój brat 18 lat miał. A mój ojciec jeszcze musiał iść też taki, mówili na to Volkssturm. To musiał iść też dla takich, tak co mieli 44 lata, jak mój ojciec. No i zginął w Kaliningradzie. Tam leży na cmentarzu mój Czyli ojciec. Czyli mama była z dziećmi tutaj sama. Tak. No i po wojnie później wrócili z powrotem tam do napromu. Ale później było tak, że niektórzy chcieli wyjechać do Niemiec, a moja mama nie chciała, bo czekała, że tata wróci z wojny. No i to nas wzięli do Pietrzwałdu, taka komendantura to się nazywała. No i było powiedziane, że te, co mają niemieckie nazwiska, to mogą iść do pociągu. To jeszcze w tym magazynie tu byli jedno nocy, później pociągiem pojechali do Niemiec. A te, co polskie, moja mama Kamińska z domu Lipowska i te dwie tam ciocie, co jej męże też byli na wojnie, to też Lipowscy. No i przyjechał taki kierownik tam, czy dyrektor do Pietrzwałdu i nas wziął tam do pracy. Do Rynu. I w tym Rynie mieszkałam do 90 roku. 45 rok. Jak to wyglądało? Jak tutaj się przesuwał front, wojska? To ja miałam 6,5 roku. To tylko byliśmy z mamą i z siostrą. No i przyszedł taki rozkaz, że pakować się. I taki był duży drabnik. Nie kryty, tylko taki drabnik, pierzyny, koce, trochę jedzenie i cztery rodziny na tym drabniku. Co to jest tak, drabnik? Taki wóz do zboża, w snopki się układało, duży taki wóz. Konny, tak. I tam tym wozem jechaliśmy aż do Zalewa. Dojechaliśmy do Zalewa. I tam w Zalewie
już przeciw nas było ruskie wojsko, już czołgi szli, żołnierze, a moja siostra z przodu, tą właśnie bryką krytą, z tą dziedziczką, z tą panią i troje dzieci i ciocia taka, tante Kitty. Byli w tej budzie, w tym wozie i ja też między innymi, a moja mama tam z tymi rodzinami. No i dojeżdżamy do tego zalewa i moja siostra siedzi u góry z tym woźnicą. I tak śnieżek padał, a on mówi do niej, ja już jestem trafiony. Ona tak patrzy na niego, a on na kurce już ma czerwoną plamę. I spadł do rowu, a siostra wyskoczyła z tego wozu, otworzyła drzwi i powiedziała, co się stało. Wzięła mnie za rękę z tego wozu, wyciągnęła i przez ulicę do takiego dużego domu. A moja mama to widziała, zeskoczyła z wozu. I też za nami poleciały, a kulki tylko świstały między nami. I my do tego domu, i w tym domu w piwnicy było dużo kobiet z dziećmi już. I my tam też doszli. Ale później już taki był wieczór i moja mama wyszła na schody, bo tak się widno zrobiło, a ten dom cały już był w płomieniach. No i my wyszli z tego domu, i taka była szopka i tam w tej szopce było ruskie wojsko, ale takie te, ja nie wiem jak to, po niemiecku Weißrussen, to niby białe ruskie czy jak tam, no tak się nazywali. I oni gotowali sobie ziemniaki, a ja byłam głodna. To włożyli mi tych ziemniaków, po głowie pogłaskali i powiedzieli, że oni też zostawili takich małych dzieci swoich w domu. I dali mi tych ziemniaków, jak zjadłam, to zasnęłam w tej szopie i rano, jak się rozwidniło, to poszliśmy piechotę z zalewa, aż z powrotem do napromu. To nieraz ktoś jechał, jakiś konny tam wóz, to nas tam podwiózł troszkę i przyszliśmy do napromu z powrotem, a na skrzyżowaniu do Lubawi i tu się zjeżdża do napromu, to tu był nasz ten duży wóz, ale już koni nie było, już nic nie było. Konie zabrali i my tam przyszli do swojego mieszkania. No i tam mama pracowała i siostra pracowała, a ja mnie zawsze do babci przez drogę zaprowadzali. Bała się pani, jak tak uciekaliście z Bałam, tego domu? Bałam, no jeszcze tak nieświadomo, bo to wiadomo, 6,5 roku, ale siostra, mama to bardzo to przeżywali. Ja pamiętam, jak mama pakowała już się tak się na podróż, a ja siedziałam na kanapie i taki stolik był, to pamiętam, i radio. I od razu w tym radiu zaczęli krzyczeć po rusku, a ja się rozpłakałam. Już ruskie wojsko w tym radiu gadało, to ja pamiętam. A na tą ucieczkę to mama z siostrą popakowały takie no rzeczy tak, najcenniejsze. Najważniejsze, tam chleba i żeby na drogę coś do jedzenia. A dlaczego uciekali, to nie wiem, no przyszedł taki rozkaz. Bo niektórzy nie uciekali. Moja mama i siostra z rodziną została. I dobrze zrobili. A my uciekali, no bo kazali uciekać, to uciekali. I wróciłyście do tego mieszkania praktycznie bez, ale już bez tych rzeczy, które zabrałyście ze sobą. No tak, tak. To troszkę może do ubrania, ale przeważnie jedzenie. Mhm. Jedzenie. No najcenniejsza rzecz w takim czasie to jedzenie. Tak. Wojna to coś strasznego. Ja to widziałam i przeżyłam. I jak szli, wracali, to leżało tego wojska, tych żołnierzy. Nie wiadomo, co to był, czy to były polskie, czy ruskie, czy niemieckie, ale leżały po rowach, po drogach. Samochody przez nich przejeżdżali, a to wszystko leżało na drogach. To okropne takie wspomnienia, strasznie, jako dziecko coś takiego widzieć. Strasznie, strasznie. I
i wróciły panie do domu. I to był wasz dom, wasze mieszkanie? Mieszkanie. Czy to było cztery rodziny w takim domu mieszkaliśmy. Cztery rodziny. Z drogi dwie rodziny i od podwórka dwie rodziny. Tam mieliśmy taką szopkę i mieliśmy ogródek i tak mieszkaliśmy. Było dobrze, było fajno. Chodziłam tam do szkoły pół roku do napromu. I to już była polska szkoła, czy to jeszcze niemiecka szkoła? Nie, to była przed wojną niemiecka szkoła. Od września do stycznia chodziłam do szkoły, czy od sierpnia. No nie wiem, kiedy tam się ta szkoła rozpoczęła, ale ta szkoła jest w Napromie, co chodziłam. A w jakim języku w domu się mówiło? Kiedyś po niemiecku tylko, a później no ja nie umiałam po polsku, bo moja mama rozumiała, czy mówiła, to nie wiem, ale moja siostra twierdziła, jak sobie rodzice coś chcieli powiedzieć, żeby dzieci nie słyszeli, to mówili po polsku. Bo moja babcia i dziadek w Zybultowie to kiedyś było u dziedzica, że trzeba mieć było chłopa do roboty, taki szarwark to był. I to byli z Polski młode chłopaki. I u nas właśnie w domu, tam u mojej babci był taki młody chłopak i moja mama umiała trochę po polsku. Aha, no. Czyli jak wojna się skończyła, pani wróciła już tam do domu, poszła pani do szkoły? Nie, do szkoły nie chodziłam. Jeszcze nie? Nie, do szkoły dopiero w Rynie i dopiero przyszedł nauczyciel, jak miałam 10 lat. To taka duża przerwa była w tej szkole. Duża przerwa, nie było nauczyciela. I jak pani w tej polskiej szkole, bo już trochę umiała pani mówić po polsku? Z początku było ciężko, bo tak ławka, jak się nazywa, okno, drzwi, takie najpierw były takie podstawowe. A później szybko, z dziećmi to szybko się nauczyliśmy. No właśnie, tak niedobrze po polsku, ale tak, że umieliśmy po polsku. A w szkole dzieci było trochę mówiących po polsku, trochę po niemiecku, czy więcej tych były i polskie dzieci, i po niemiecku, dlatego było łatwo się nauczyć. Aha. No. A jak to było z tymi przenosinami do innego miejsca? Tam, gdzie mieszkaliście, w tym Napromie i potem... czemu trzeba było się przenieść? No tak, to mama tam z siostrą pracowali, to dostaliśmy takie mieszkanko. I tam na podwórku, i tam mieszkaliśmy, i tam później tak mój kuzyn, to tam jak tam Niemcy powyjeżdżali, zostawili tak wszystko, to on tam przyniósł to stół, to szafę, to krzesło i tak umeblowali sobie, taki mieli mały pokoik. Ja mówię, kiedyś to rodzice, mama to opowiadała, i o wojnie, i w ogóle i sprzed wojny mieliśmy taki okrągły piecyk na trzech nogach, tam się i gotowało, i grzało. I tak siedziało się wieczorami wkoło tego pieca. Nie było telefonów, ani nie było komputerów, ani internetów, ani to wszystko. A tylko tak się żyło z początku. Ale wyście chciały się przeprowadzić do tego nowego miejsca? Nie, czy musiałyście się przeprowadzić? Nie, to już my tu zostali, bo mama tam miała jeszcze, bratowa była i rodzina była tam z nami, a tu już nikogo nie było, bo jeszcze brata miała i babcia była też jeszcze w Napromnie, oni potem do Smykowa się wyprowadzili, każdy się gdzieś wyprowadził, także my już tam nie wrócili. Już w tym mieszkaniu przedwojennym i wojennym nie mieszkałyście w ogóle? Nie, to już tam nie wrócili mnie, bo tu dostaliśmy mieszkanie. Mama pracowała w oborze, krowy doiła, a moja siostra miała 22 lata, czy 21. To pracowała na takiej stołówce, w kuchni pracowała i bo dla tych tam pracowników tam gotowała i u tych tam, tego tam dyrektora czy kierownika też tam w kuchni pracowała. Także my mieli pracę i tam my zostali już. Bo to już było takie państwowe gospodarstwo. Państwowe PGR, PGR, tak, PGR.
A było kilka tych kierowników, już niektórych to już po nazwisku zapomniałam, ale było dużo tam spod Warszawy. A co się stało z tą panią dziedziczką, z którą pani jechała? Ta dziedziczka, to ona później pisała do siostry. Oni zostali w tej bryczce. Ona z tymi trzema dziećmi, najstarsza miała 7 lat jak ja, tylko że ona w marcu urodziny miała. Ja siedziałam znowu w szkole w jednej ławce Ingrid. I ona została w tej bryczce z tą ciocią 90 lat. I te konie się spłoszyli i po tych oknach wystawowa ta bryka i ona się na bok przewróciła i też się tam zahaczyła, zatrzymała i tam, co tu chyba był na promie, francuski żołnierz czy tam niewolnik, nie wiem, i on ich zauważył, otworzył u góry drzwi i ich powyciągał, ale ta ciocia została w tej bryczce, co się stało, to nie wiadomo. Ona już tam w tej bryczce umarła, bo i oni mogli wyciągać, bo ona opierała się i ona tylko zawsze się pytała, a kiedy będzie kolacja? Już też tak wiadomo, 90 lat, to już się pokręciło w głowie. I ona w tej bryczce została, a te poszli do pociągu. I pojechali do Niemiec i tam się z mężem spotkała. I tam mieli swój dom, zdjęcie przysyłała. Te dwie córki jeszcze żyje, ta najstarsza już nie, dostałam wiadomość. Mój rocznik, Ingrid. Ingrid Jota Uda, tak się te dziewczyny nazywali. A wrócimy do szkoły. Jak pani chodziła do szkoły, jak już te 10 lat pani miała? Poszła pani do szkoły, był nauczyciel i jak to wyglądała ta nauka w szkole? No bo to pewnie dzieci w różnym wieku były. No to tak można powiedzieć, zaczęli od pierwszej klasy, no bo wiadomo, 4 lata chodziłam tam do szkoły, a w PGR-ze tak było, że 14 lat to już do pracy. 14 lat to już chodziłam do pracy. Jeszcze tak nie za stałą pracownicą, ale codziennie chodziłam do pracy. I potem były te kursy wieczorowe, to jeszcze pokończyli tam szkoły, wieczorowe szkoły skończyli. Także ja świadectwo mam 7 klasy, ale wieczorową szkołę. Aha, czyli do 4 klasy normalnie no, się tak, chodziło. Tak, a potem 3 klasy jeszcze było tak. Pracować i można było jeszcze można się było dokształcić. Tak było kiedyś, takie wieczorowe były szkoły. Jak się już miało 14 lat. Bo potem jeszcze było, z Rynu chodzili jeszcze do Szczepankowa, te młodsze, ale ja już miałam 14, to już nie. Bo tam była klasa, tylko pewnie tam było 7 klas w Szczepankowie, w tej pierwszej czerwonej szkole. Aha. I gdzie pani pracowała jako tak pierwsza praca? W PGR-ze. Kartofle zbierali i przy żniwach i w zimę, to na magazynach, to kiedyś cerowało się worki do zboża, do ziemniaków, to robili kobiety, robili dziewczyny. Było ciężko. Jest smutno, bo że to się wszystko kończy, wszystko się starzeje. Te stare ludzie już umierają pomału. A my tutaj rozmawiamy i to będzie też do obejrzenia. No. Będzie jakąś tam pamiątką. No, fajnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.